Gdyby nie to, że musiałam się kierować również, albo przede wszystkim, bo robię film, a nie uprawiam polityki, kalendarzem festiwali filmowych. I w momencie, kiedy nasz film został zaproszony do konkursu festiwalu w Wenecji, co jest dla takiego filmu, który mówi o trudnych sprawach, jest czarno-białym, niekomercyjnym obrazem, jest jedyną właściwie szansą na to, żeby zaistnieć na świecie, to być może byśmy poczekali jeszcze parę miesięcy, żeby nie wchodzić właśnie w oko cyklonu i nie prowokować takich ludzi jak Ziobro do jakichś obrzydliwych, skandalicznych wypowiedzi. Ale z drugiej strony w momencie, kiedy film został gdzieś pokazany, szczególnie w takim akustycznym miejscu jak Festiwal w Wenecji, byłoby nieodpowiedzialne nie dać polskiej publiczności szansy, żeby go zobaczyła. I bardzo mi zależało na tym, żeby w przestrzeni publicznej w Polsce zaistniał nie tylko jeden głos, nie głos władzy, która właśnie używa tych wszystkich środków, którymi dysponuje, do tego, żeby uprawiać propagandę, manipulować i kłamać, robić referendum na jakieś wydumane zupełnie tematy tylko po to, żeby wzniecić kolejny raz strach przed nieznanymi, tylko żeby zabrzmiał również głos tych, którzy głosu nie mają i o których politycy nie mówią, bo boją się, że to się nie opłaca. Mówię teraz o politykach opozycyjnych. Ja nie jestem polityczką, jestem twórcą i zawsze zadaniem twórców było to, żeby pokazywać ludzkie losy i wybory. O tym jest ten film. Można mówić cokolwiek o filmie, ale po tym jak się go zobaczyło. Różni ministrowie wypowiadają, ministrowie czy funkcjonariusze wypowiadają się nie widząc w ogóle filmu, nie zobaczywszy filmu, nie zmierzywszy się z jego naprawdę głęboko humanitarnym przesłaniem. Ja nie chcę brać udziału, nie chcę żyć w kraju, kiedy z powodu jakiegoś filmu ludzie mogą umierać.